Cześć, witam Cię na kanale. Z mojej perspektywy w dzisiejszym odcinku powiem trochę o budowaniu zasięgów na Instagramie i przedstawię Wam jeden trik, który może zwiększyć zasięg danego postu, który wrzucacie. Zanim o tym powiem, to należy wytłumaczyć, jak teraz, bo to wiadomo, że może się zmienić za pół roku, za rok może być zupełnie inaczej. Ale w tym momencie algorytm Instagrama wygląda mniej więcej tak. Wrzucacie post na Instagramie i jest on wyświetlany jakiejś części z Waszych widzów. Czy to jest 10, 20, 30%, to jest zależne od tego, ile osób Was obserwuje. Im więcej, tym ten procent będzie mniejszy. I to, powiedzmy, trwa parę godzin. I po paru godzinach algorytm wychwytuje, ile osób, z których właśnie, które śledzą, którym się wyświetlił ten post, go skomentowały, zostawiły serduszko, albo ile czasu przy nim spędziły. Czyli na przykład czytając opis, to też Instagram wlicza, że ile ktoś czasu spędził na opisie danego zdjęcia, czy na danym profilu. I wtedy, jeżeli jest to oczywiście pozytywny wynik, jeżeli mamy bardzo dużą aktywność, to wtedy ten post wyświetla się jeszcze większemu gronu naszych odbiorców. I znowu działa to samo, że mija parę godzin, algorytm sobie to wylicza. Jeżeli znowu aktywność będzie duża, to będzie go wyświetlał też innym osobom, które nas nie śledzą. I teraz to właśnie można zauważyć w statystykach na Instagramie, że mamy taką kategorię tam, że procent osób, które nas nie obserwują, ile to widziały. I można zauważyć, że właśnie po jednym dniu około od wrzucenia ten procent jest bardzo mały, rzędu 1, 3, może 5%. W mniejszych kontach może to być trochę więcej, ale po 2-3 dniach już ten procent się zwiększa. Właśnie dlatego, że zaczyna się wyświetlać też innym osobom. I jak teraz to zrobić, żeby właśnie mieć tą jak największą aktywność? I tu jest ten trik. Trikiem jest to, że po wrzuceniu postu powinniście... Oczywiście wiadomo, że to wymaga czasu, ale to jak wszystko. Jak Wam zależy i jesteście Instagramerami, chociażby, nie wiem, zarabiacie na tym, no to powinniście ten czas poświęcać na tym Instagramie. I chodzi o to, żeby aktywnie śledzić to, co się dzieje pod postem. Czyli jeżeli ktoś skomentuje ten post, to odpisać na ten komentarz, dać serduszko, wejść z ludźmi w jakąś relację, w jakąś interakcję, dlatego że wtedy ten post będzie miał większą aktywność. Przykładowo, ktoś zostawi Wam komentarz, Wy odpiszecie na ten komentarz i ta osoba znowu wejdzie w ten post, żeby dać na przykład serduszko pod Waszą odpowiedzią, albo nawet jeszcze coś odpisać, to będzie jeszcze lepsze. Czyli na przykład odpisywać tak na komentarze, żeby wymusić po części na drugiej osobie napisanie kolejnego komentarza. I też wtedy inne osoby widzą, że Wy odpisujecie, że Wy czytacie te komentarze, przez co chętniej je umieszczają. I wtedy, przez to, że ta aktywność w ciągu, powiedzmy, pół godziny, godziny, bo nie widzę sensu, żeby robić to częściej, oczywiście jak ktoś chce, to może, ale powiedzmy, że ta godzina po publikacji jest najważniejsza i wtedy powinniśmy na bieżąco odczytywać te komentarze, łapkować je, odpisywać, wtedy zwiększy się aktywność tego, wtedy ten zasięg postu będzie większy, a wtedy też zasięg całego profilu będzie większy, na czym nam zależy. Mam nadzieję, że ta rada była dla Was wartościowa, że się czegoś nauczyliście, zaczniecie coś robić i oczywiście czekam na to, żebyście pisali, jakie były tego wyniki. Przykładowo sprawdźcie, jakie teraz macie statystyki pod danymi postami. Przetestujcie przez tydzień właśnie takie odpisywanie na komentarze i tą aktywność przez pierwszą godzinę i zobaczcie wtedy, jakie będą statystyki i koniecznie dajcie mi znać, jeżeli się poprawią, a jeżeli nie, to trudno, nie? Także mam nadzieję, że ten film był pomocny. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, zasubskrybuj ten kanał, odsyłam do innych filmów. To było tyle na dzisiaj. Pozdro.